Wiem, że nie było o tym mowy. Mam dwie lampy rozebrane. I w instrukcjach nie ma o tym mowy, ale muszę o tym powiedzieć. Mianowicie lustra soczewek, czyli te projektory są w fatalnym stanie. Tam już nie ma powłoki aluminium, widać szary, zardzewiały metal. Takie lustro nie odbija światła, w związku z tym jestem pewny, że jazda tym samochodem po zmroku jest mega uciążliwa, a wręcz niebezpieczna i dla pana, i dla innych użytkowników drogi, więc w pierwszej kolejności, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort prowadzenia pojazdu po zmroku, musielibyśmy wymienić te lustro soczewki, tak aby lampy nie tylko ładnie wyglądały, ale aby świeciły jak nowe. Ale co dalej zrobimy, to już pana decyzja będzie. Lampa dosyć mocno zniszczona, tutaj oberwała. Każdy element ma ślady po wodzie, jest sporo piasku wewnątrz. Elementy takie zewnętrzne jak dekiel, uchwyty są połamane. A więc ten żółty, matowy, porysowany klosz już jest tak naprawdę regenerowany, już jest podczas polerki i za jakieś 2 godziny będzie już jak nowy, idealnie przejrzysty. Jeżeli o to chodzi, żeby lampa ładnie wyglądała, no to faktycznie to wystarczy, ale jeżeli ta lampa tu dotarła dlatego, że słabo świeci, to ta polerka nie wystarczy niestety. Problem jest bardziej złożony. Tutaj jest projektor biksenonowy w lampie skrętnej. I teraz zobaczcie, tam musimy się wpatrzeć, jakoś tak muszę kamerkę obrócić. O, niech to tak sobie leży, bo jest światło wtedy. Dobra. Chodzi o lustro tej soczewki, czyli tam w głębi. Tam w głębi, gdzie powinna być powłoka lustrzana, jest po prostu szare, wręcz miejscami czarne. W związku z tym, mimo że żarówka świeci, lampa świeci, to strumień światła nie jest właściwie odbity z tej lampy i nie oświetla drogi we właściwy sposób. Tak wygląda lustro po regeneracji, gdzie jest napylona nowa powłoka aluminium. I to jest idealne lustro. Srebrne, połyskliwe i można się przejrzeć, a tutaj ta powłoka jest zniszczona. Teraz widać, jak zniszczone to jest. Więc jeżeli lampa ma dobrze świecić, trzeba zacząć od regeneracji projektora, od wymiany lustra soczewki. Wiem, że nie było o tym mowy. Mam dwie lampy rozebrane. I w instrukcjach nie ma o tym mowy, ale muszę o tym powiedzieć. Mianowicie lustra soczewek, czyli te projektory są w fatalnym stanie. Tam już nie ma powłoki aluminium. Widać szary, zardzewiały metal. Takie lustro nie odbija światła, w związku z tym jestem pewny, że jazda tym samochodem po zmroku jest mega uciążliwa, a wręcz niebezpieczna i dla pana, i dla innych użytkowników drogi, więc w pierwszej kolejności, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort prowadzenia pojazdu po zmroku, musielibyśmy wymienić te lustro soczewki, tak aby lampy
nie tylko ładnie wyglądały, ale aby świeciły jak nowe. Ale co dalej zrobimy, to już pana decyzja będzie.